Były selekcjoner reprezentacji Polski Michael Bigler zwrócił kiedyś uwagę na pewien problem szkoleniowy w Polsce. Szwankuje szkolenie skrzydłowych. O tym mówiłem już 2-3 lata temu. Trzeba pracować nad wyskokiem, rzutem, ale proszę zwrócić uwagę, kto jest podstawowym skrzydłowym w Kielcach i w Płocku, to nie są Polacy. Czy w Polsce rzeczywiście źle szkoli się skrzydłowych? Zdania są podzielone. Bzdura. Ja uważam, że mamy dobrych skrzydłowych. A to, co mówi trener Bigler, no, szanuję go jako osobę, ale niekoniecznie muszę się z nim zgodzić. Czy to jest jego opinia? Ja się z tym kompletnie nie zgadzam. Może to jego taktyka, powiedzmy, nie wykorzystywała na tyle skrzydłowych. Ja uważam, że mamy bardzo dobrych skrzydłowych. Znaleźć chłopaka z dynamicznego, szybkiego, zwrotnego, do tego myślącego, patrzącego, mające predyspozycje rzutowe do gry na skrzydle, na pewno jest ciężko pod tym względem. Małą wagę przywiązuje się w ogóle do tego, aby szkolić młodych skrzydłowych, ponieważ ściąga się ich za granicę. Brakuje nam też trochę skrzydłowych, którzy potrafią grać na pozycji drugiego w obronie. To robi bardzo dobrze na przykład Mateusz Jachlewski, to robi bardzo dobrze nasz przecież Adam Wiśniewski. Ale ktoś musi ich kiedyś zastąpić w kadrze i tutaj opatrywałbym jeszcze jakiegoś potencjału. Kiedyś może ci najsłabsi zawodnicy, którzy nie łapali się na rozegraniach, trenerzy przede wszystkim przesuwali ich na lewe skrzydło, na prawe skrzydło. W ośrodkach szkolenia, jak na przykład w SMS-ie w Gdańsku, dużo zajęć jest, tego jestem pewien, dużo zajęć ze skrzydłowymi, szkolenie w zakresie techniki indywidualnej. U nas dalej jest przekonanie, że o sile stanowią tylko i wyłącznie rozgrywający, a gdzieś ci skrzydłowi są tylko takim uzupełnieniem, jako jak nie, my zawsze sobie mówimy, jak rozgrywający nie mają co zrobić, to pchają piłkę do skrzydła. Lindberg, Swan, Egert i wielu innych. Opinie nacji posiadającej znakomitych skrzydłowych mają Duńczycy. Duńczycy oczywiście są bardzo dynamiczni. Tam w ogóle jest inna szkoła, jest motoryka, jest szybkość. U nas stawia się jedynie na wielkość zawodnika. No i ciężko się oczywiście przebić tutaj w Superlidze. Tam jest całkiem inne szkolenie, całkiem inaczej szkoli się młodzież. W Skandynawii, w tych innych ligach czy w Niemczech gra się przede wszystkim więcej z tymi skrzydłowymi. Oni mają więcej okazji w meczu. Gdzieś ten nacisk na wyszkolenie techniczne od najmłodszych lat też jest nieco inny niż u nas jeszcze. My dopiero gdzieś staramy się to nadrobić, bo w poprzednich latach, mówię, no, gdzieś to wyglądało, że był nacisk na siłę, na motorykę, a jednak skrzydłowy musi tą piłkę w ciężkiej sytuacji w bramce umieścić i jeżeli nie ma dobrej techniki, to ma podwójnie ciężkie zadanie. A może problem w Polsce jest znacznie szerszy? Ogólnie szkolenie w Polsce kuleje nie tylko skrzydłowych, ale ogólnie każdego zawodnika na każdej pozycji, bo ja widzę tutaj po chłopakach, którzy przychodzą w wieku 17, 18 czy też 19 lat, a ten człowiek nie umie się na przykład poruszać po boisku. No i tak jak mówię, to problem nie leży tylko w skrzydłowych, ale w każdym zawodniku na każdej pozycji.